TVG9, Klaudiusz Wesołek. Witam w rocznicę Konstytucji 3 maja, uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dlaczego to jest tak bardzo ważne święto? Kiedyś się sam nad tym zastanawiałem. No bo niektórzy patrzą na Konstytucję 3 maja, analizując jej treść, i tam wielu stwierdza, że tu nie ma żadnych rewelacji, nawet są takie rzeczy kontrowersyjne. Niektórzy patrzą pod kątem jej następstw, późniejszych wydarzeń, które nastąpiły w najbliższym czasie, czyli generalnie likwidacja państwa polskiego, czyli też nic dobrego. Ale dlaczego to święto jest jednak tak ważne? Bo ja doszedłem do tego po pewnym czasie, bo się zastanawiałem w ogóle nad sensem obchodzenia jego. To święto jest uczczeniem tego, że wówczas Polacy po wielu, wielu latach ulegania obcym wpływom, sami zaczęli naprawiać, kształtować własne państwo. Sami zaczęli o nim decydować. Aha, już tam nieważne jest, czy przy tym popełniali błędy, czy nie, ale że zdobyli się na ten akt odwagi i wzięli swój kraj we własne ręce, zaczęli go samodzielnie kształtować, jego ustrój, sami naprawiać swój kraj. I nieważne jest, jakie tam ostatecznie rezultaty to przyniosło, czy to była naprawa udolna, czy nieudolna. Ważne jest, że wówczas ten proces się rozpoczął.